Henryka Pardo, mieszkanka Białego Kamienia, od kilku lat nie może swobodnie opuszczać swojego mieszkania. Kobieta jest przykuta do wózka inwalidzkiego. Mieszka sama, codziennie musi palić w piecu węglowym, a żeby wyjść i wrócić do mieszkania, musi pokonać szereg schodów. Najlepszym rozwiązaniem byłaby przeprowadzka do mieszkania dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. O nowe mieszkanie staram się, właściwie to ponad 3 lata, bo dlatego, że ja wcześniej chodziłam o kulach, bo mam problem z zwrotnieniem kręgosłupa, nie? No i to chodziło, pisało tam o zamianę. Ale później jak się stało, to w lutym zaniesione zostało pismo do lokalówki i wypis ze szpitala, jaka jest sytuacja, nie? Że trzeba jednak mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej po amputacji nogi. No, no to tam do tego dostali, że będą tego, no i tam pan Nowak, że ujęli to, że jestem na pierwszej predypozycji, żeby otrzymać takie mieszkanie. Jak coś będzie, to zaraz mi dadzą znać. No i dostałam wiadomość tam, że na przykład przez telefonicznie przez panią CIS, że mieszkanie na właśnie na Krajowej 59, no ale jak się okazało później, to to mieszkanie, no nie podjadę sama pod górkę, bo tam jest no, spadziście, nie, i tam nie podjadę, bo zjechać zjadę, ale podjechać nie podjadę, nie, no to dobra. A później drugie było na 31 Armii Krajowej, no i było, że tak już, a już się robi, już się tam, a później jak się okazało, nic nie było robione. Bo wyszedł na przykład, że mieli mniejszy budżet, a tam wyszło za jedno mieszkanie 100 tysięcy. Za jedno mieszkanie, żeby przerobić, bo tam było mieszkanie jedno duże, ponad 100 metrów i z tego mieszkania 100-metrowego chcieli zrobić dwa. No bo tam był, miał być jakiś tam chłopak jeszcze na tym wózku, miał dostać te drugie i ja miałam dostać. No ale się okazało, że jednak nie, nic z tego, bo nie ma lokalówka budżetu na to mieszkanie, żeby to zrobić. No i zostałam bez niczego. I tak siedziałam, tu tam kombinowałam, pisałam, no i nic. Jednym z rozwiązań, które ułatwiłoby życie pani Henryce, jest wybicie drzwi w miejscu jednego z okien i dobudowanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego. Chciałam, żeby tutaj drzwi wybić, tam gdzie ja teraz przebywam, śpię w tym pokoiku. No i złożyłam pismo, wszystko, no i jak pan list był, to mówi, że można zrobić. No ale złożyłam pismo, jak się później okazało, wspólnota nie podpisała, nie wyraziła zgody, no i nie da rady zrobić. No i tak zostało, i tak czekam, mówię, Boże, wreszcie to nic. No i także w tym roku nie dostałam pismo od pani tej, no, kierowniczki z lokalówki, że na 2017 rok mam dostać mieszkanie. No i mówię, ach, w styczniu tak było, to mówię, a wezmę, zadzwonię, zobaczę, spytam się. No, zadzwoniłam do kierowniczki, pytam się, jak tego. Mówię, niech pani zadzwoni do pana Kalinowskiego, pan Kalinowski tam wie co i jak, nie? No i ja zadzwoniłam i tego, on mówi, no, że jest mieszkanie na Mickiewicza 32/2. Jest akurat przystosowane właśnie takie, dlatego że odstawno wjazd jest, nie ma, że ja wjeżdżam w korytarz, tak jak na przykład tutaj, tylko że osobno jest wjazd, no i jest rzeczywiście. No i jest bardzo dobre, nie? No i tam, ja mówię, no ja tam nie pojadę, jak no i wnuczka pojechała tam zobaczyć, no i jej się podobało to mieszkanie, nie? No i przyjechała tam, zdjęcia też tam zrobiła, nie? Ja mówię, no zobaczyłam, no rzeczywiście, że jest fajne, nie? Łazienka jest tak, że walka, ubikacja, mówię, i wanna, no to tam... I myślałam, że oni tą wannę jak to zrobią, że przystosują do mnie. No i powiem, dobra, pojechałam na ten odbiór, tam mówię, że ten odbiór był chyba 2 tygodnie temu, w poniedziałek chyba tak jakoś. Ja tam pojechałam na ten odbiór, no rzeczywiście podobało mi się to mieszkanie, no bo mówię, z tego chciałam względu, bo mówię, dosyć, że mam osobne wejście i już będę mogła sobie wyjechać na to powietrze, nie siedzieć w tych czterech murach. No, no ale jak się nie okazało, łazienka w ogóle nie przystosowana dla moich potrzeb, no bo jak? No wanna, jak ja tej wanny wejdę sama? Sama nie wejdę. Musiałby ktoś być, żeby mi pomóc, żebym ja mogła wejść do tej wanny się umyć. Umywalka, posklejany syfon, w łazience kaloryfer zardzewiały. Ja wiem, jak to jest. A ten później ten prywatniarz do mnie mówi, tam był ten robotnik. Ale myśmy tylko dostali na to 4 000, mówi, do zrobienia, żebyśmy zrobili to. Więcej, żebyśmy nie dostali. I tak żeśmy się w tym zmieścili, nie? No i tak, drzwi do łazienki nie domykają się. Nie wiem jak tam teraz, bo mieli tam prawdopodobnie wszystko poprawić, nie? No i jak jest, bo jest dwie pary drzwi jest. Pierwsze i później drugie są. No to między tymi drzwiami jest próg. I także z mieszkania bym nie wyjechała, bo jest za wysoki ten próg, a z dworu wyjadę. No i tego, no to nie wiem, tam ja mówię do tego od inwestora, co był budowlany, ja mówię, to trzeba jakoś to zrobić, no to tam pisał, mówi do tego, to trzeba tam do usterki, to wszystko, nie? No ja mówię, jak to będzie wszystko robione, no i piwnica, przecież kiedyś musiała być ta piwnica. A ona do mnie, na co mi ta piwnica, pani Cisowa? No, po co mi ta piwnica? Gdyby udało się te wszystkie niedoróbki budowlane naprawić i mogła... Tak, to bym poszła tam, tak, bo podoba mi się tam, no i tego,
Tylko, że też jest kiepski układ z tym przedpokojem, bo jest niby duży przedpokój, ale drzwi akurat do łazienki otwierają się na tą ścianę, co jest duża, to bym na przykład mogła sobie powiesić, co mam lustro z wieszakami, nie? Żeby tego, no. No tam jakoś by się tam dało rady, nie? Bo tam, no. Tylko, że właśnie, żeby zrobili tak, jak jest, nie? No ale jak jeszcze powiem tak, że dzwoniłam do Adem, bo tak się dowiedziecie właśnie, jak to w ogóle wygląda, to mieszkanie tam, sytuacja z tą piwnicą, nie? No przecież i ta pani tam z tego Adem mówi do mnie, wie pani co, na półpiętrze kiedyś była ubikacja. Niech pani walczy, żeby z tej ubikacji zrobili pani taki schowek i będzie pani miała dla siebie. No. Też, ja pani powiem, to ja czego się obawiam, że tam może być też wspólnota. I tak rządzą, tak jak u nas. A gdyby udało się tutaj wybić te drzwi, mogłaby pani bezpośrednio z ulicy dostawać się do swojego mieszkania, to zostałaby tu pani? Tak, tak, bo ja bym te drzwi tutaj wybili na tej ścianie, co tam, i ten podjazd tutaj zrobili, no to z miłą chęcią, no bo w ten czas piszę tego, to by mi ten piec przerobili na ten, na gazowy, nie? No bo ja teraz na przykład składam, złożyć chciałam pismo do PFRON-u, nie? No ale dwa lata temu też było tak, że PFRON przyszedł, bo złożyłam zaraz też. PFRON przyszedł i złożyłam tam o to, żeby mi tam zrobili łazienkę tam w tym małym pomieszczeniu. I co tam jeszcze? Aha, uchwyty, progi. No to tam coś tam wypisałam, tam gdzieś mam to pismo. No. I tu jest taka sytuacja, ja to myślałam, że to oni sami robić będą to, nie? Tak myślałam, a to nie. To ja, oni mi przyznają finansowe, ten pieniądze, a ja muszę sama znaleźć jakichś tam pracowników, jakichś tam prywaciarzy, żeby oni to zaczęli. Ale kto mi tu da zezwolenie przez tą wspólnotę? Nikt mi nie da zezwolenia. Ale nawet we własnym mieszkaniu? Tak, no bo to musi być wszystko zezwolenie. Na mieszkanie, na piec, przerobienie pieca, żeby mi zrobili gazowy. No bo to gazowy idzie, rury idą przez ten, nie? No to przecież, no. Tutaj jak ja się, kochana, wprowadziłam, to była taka sytuacja, już tu mieszkam 13 lat, minęło 6 lutego. To miałam problem, a miałam, chowałam wnuka z ADHD, strasznie był ten, nie? I też miało rzeczy niepełnosprawności. To gdzie? Przecież ja miałam problem z telefonem, żeby mi telefon tu dialog przełożył. Bo oni nie zezwolą żadnego, a tu żadnej anteny nie było, tylko wzięli do okna, tam jakieś te i była ta, to radio było, nie? No. Problem miałam sami, to musiałam pisać do, jeszcze Kruczkowski był, do Kruczkowskiego, żeby na to zezwolenie. No bo ona nie zezwala, bo nie, bo oni tam dach robili na nowy, to wszystko. No. Ile osób tutaj jest członkami wspólnoty? Trzech. Tak, trzech tylko. Siódemka, szóstka i piątka. No, nic więcej. Bo tutaj nas na czwórkę, tutaj ja, tutaj sąsiad mieszka i tutaj też u góry piętro wyżej mieszka sąsiad bez nogi, ale on to jeny, on już chyba 18 lat bez tej nogi, ale on zasuwa. O Boże, niesamowicie, wszystko sam robi. No, nie wiem, takie, pytam się go kiedyś, mówię, sąsiad, powiedz mi, jak coś to tak, też bym chciała jakoś chodzić, coś robić, żeby przez mamie kuble, no, nic nie wychodzi. Ostatecznie pani Henryka zrezygnowała z mieszkania przy ulicy Mickiewicza, kierując się m.in. złą opinią o tej okolicy.